Witajcie kochani! Zaczynamy naszą podróż. Jest druga w nocy i jedziemy na lotnisko. I jestem kompletnie niewyspany. Musieliśmy wstać o pierwszej w nocy. Nawet nic mi się nie zdążyło przyśnić. Później wypiliśmy sobie herbatę, ale Lucek oczywiście musiał swój szklankę. Przez tą gapę i niezdarę kawałek szkła wbił mi się w nogę. Mam nadzieję, że tam nie umrę, bo już zapłaciłem. To twoja wina. Za bardzo mnie poganiałeś. Gdybyś mi dał spokój, do niczego by nie doszło. Dobra, cicho już tam siedź. Zabrałeś wszystkie dokumenty? O nie, zapomniałem paszportu. Co? Jak ty mogłeś? Przecież nie polecisz. Żartowałem. A ty kawalarzu. Prawie się dałem nabrać. A ty Tom, co tak stoisz cicho? Czemu nic nie gadasz? Stresujesz się, czy co? Widzę, że jakoś dziwnie się trzęsiesz. Czyżbyś się bał? Spokojnie, mam tabletki na uspokojenie. Chyba na przeczyszczenie. Zobaczcie, zaczęło padać. Mam nadzieję, że przestanie. Mam nadzieję, że na pewno nie polecimy w burzy, bo bym się jeszcze bardziej bał. To by były atrakcje. Dobra, ja jestem trochę śpiący. Chyba się jeszcze pójdę kimnąć. Obudźcie mnie, jak będziemy już dojeżdżać do lotniska. Jasne, obudzimy cię. Ja cię nie obudzę, ja cię wystraszę. Ale ty jesteś okrutny, Lucek. Tymczasem widzimy się na lotnisku. Do zobaczenia. Witajcie, kochani. Lot upływa spokojnie. Jesteśmy już w połowie drogi. Ja nawet się aż tak nie boję już lecieć. Widać, jak się trzęsiesz tą... Chyba ci się przewidziało, Emil. Dobra, Lucek, rusz się i zamów mi jakąś herbatę, bo chcę odpoczywać. Jasne, Emil. A Tom, ty też chcesz? Możesz mi zamówić. W takim razie lecę, chłopaki, a wy siedźcie tutaj grzecznie. No to żegnamy się z wami, kochani. Odezwiemy się już niedługo. Witajcie, dzieciaki. Dotarliśmy już do hotelu. Lot minął spokojnie, chociaż raz były turbulencje i Lucek uderzył się w kolano, później go wyrzuciło w górę i przywalił głową w sufit. Emil, to nie było śmieszne, to mnie bolało, a nawet na chwilę straciłem pamięć. Dobra, na szczęście już wszystko ze mną w porządku, teraz by się trzeba było rozpakować. Dobra, to ja zajmuję główną szafę, ty będziesz miał rzeczy w kącie, a Tom pod łóżkiem. Prędzej ci wywalę walizkę przez okno, Emil. Zapomnij, Lucek, w mojej walizce jest dużo cennych rzeczy. Ja raczej nie chcę mieć rzeczy pod łóżkiem. Przegrałeś zakład i będziesz robić to, co chcę. Jak się rozpakujemy, pójdziemy na siłownię. Muszę rozprostować swoje stare kości. A ty, Lucek, zrobisz 350 brzuszków. Musisz trochę schudnąć. Schudnąć? Przecież to ja jestem bardzo figurowy. To ty jesteś wielką kulą tłuszczu. Bardzo zabawne, Lucek. Dobra, nie kłóćcie się, to ja wam będę mówił, jakie macie ćwiczenia wykonywać. Przecież jestem trenerem personalnym Emila. Dobra, mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Ej, zobaczcie, tam jest lodówka. Znalazłam orzechy. Zaraz, ja wszystkie zjem. Ej, może byś się tak z nami podzielił, a nie, że wszystko ty zjesz. Już za późno, Emil. Został ostatni i też dla mnie. Teraz się czuję dobrze. Idę zobaczyć jeszcze do tej lodówki. Zobaczcie, co znalazłem. Emil, na Boga, coś ty tutaj przywlekł. Nie widzisz? To jest żółta bita śmietana.
Zjem to sobie później, a teraz idę to schować, żebyś nie widział, gdzie to chowam, bo mi to jeszcze zjesz. To ci stary, cwany lis. Zgadzam się. Okej, schowane i zabezpieczone. Nikt tego nie znajdzie. Dobra, nie marnujmy więcej czasu, bo za oknem jest piękna pogoda. Chodźmy się rozejrzeć. Dobra, masz rację. Idziemy się rozejrzeć. Zobaczymy się już niedługo. Papacki! Witam was, kochane dzieci. Dziś staliśmy wcześniej, bo wyciągnąłem Ludzka na plażę, żeby zbierać muszle. Ludzkowi nie chciało się wstawać. W końcu wyciągnąłem go na siłę. Teraz jestem zadowolony, że poszedłem, bo mam bardzo dużo muszelek. Zobaczcie sami. Ja, jako wasz trener, zalecam, abyśmy się przeszli brzegiem morza i oddychali świeże powietrze. Turcja jest piękna o poranku. Nieprawdaż, że jest pięknie? Wszystko wszystkim, ale ja już bardzo zgłodniałem. O 8 otwierają stołówkę. Mam nadzieję, że już idziemy. Ale z ciebie głodomór, Emil. Dobra, teraz wejdźcie do morza, opuśćcie stopy z piasku i idziemy na stołówkę. Ja wyjęłam wszystkie płatki z mlekiem. A ja myślałem, Emil, jak zawsze Emil dobrze myśli, że na deser wypiję olej z całej butelki. Tak, tak, wiem, to twój przysmak. Ej, zobacz, zobaczcie, piesek przybiegł. Jest przed nami. Jest cały ubrudzony, bo biegał po piasku. Idź, piesku, sobie umyj łapy w morzu. On cię nie rozumie, Emil. Zacznij mówić po psiemu. Uspokójcie się. On czeka na swojego właściciela, który biega po plaży. Piesku, chcesz kiełbaskę? Niech idzie z nami na stołówkę. Rzucę mu coś pod stół. Piesku, zbieraj się. Idziemy jeść. Do zobaczenia na stołówce. Emil, chodź, zrobimy sobie kąpiel w piasku. Lecę, turlamy się. Turlaj się, Emil. Dobra, idziemy jeść. Mam piasek w uszach. Wychodzimy stąd. Zabieramy psa i idziemy na stołówkę. Chodź, Burek. Ej, pies zasnął. On chyba nie pójdzie, nie jest głodny chyba. Dobra, Emil, ty tutaj przylecisz z kiełbasą dla niego. Wykradniemy ze stołówki całą wędlinę i przyniesiemy tutaj dla psa. W reklamówce, żeby sobie biedak pojadł. Dobra, szkoda czasu, ruszajmy. A ty, psie, nie ruszaj się stąd. Niedługo wrócimy, czekaj na nas. Właśnie jesteśmy na stołówce. Właśnie zaczynamy jeść. Ja będę jadł płatki z mlekiem, bo mam na nie ogromną ochotę. A ja sobie zjem takie ciasto. A ja? Ty sobie zjesz daktyle i orzechy, za którymi przepadasz. Czy ktoś przyniósł coś do picia? Tak, jest sok pomarańczowy. Nie widzisz? Ej, Emil, ja mam wielką ochotę na naleśnika. Weź mi go przynieś. No dobra, dobra. Tylko się śpiesz, bo jestem głodny. Dobra, już jestem. Zaczynajcie jeść te pyszności. Ja zjem wszystkie daktyle, orzechy i słonecznik. A ja bardzo lubię Nutellę. Nutella jest moja, to ja ją zjem. Ty tam idź po owoce, bo bym zjadł arbuza. Bo mi ślinka cieknie. Dobra, dobra, już idę. Masz, Emil, możesz jeść. Miam, 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 miam. Ej, Emil, zostaw mi trochę. Ej, mi też, Emil, trochę zostaw. Dobra, kończymy jeść. Idziemy się przebrać i idziemy na plażę. Do zobaczenia później.
Zaczynamy kąpiel. Mamy piękny dzień. 30 stopni. Morze też jest dość ciepłe. Nie marnujmy czasu. Ja idę jako pierwszy. Emil, chodź! Skaczemy przez falę! Już lecę, Lucek! Żegnamy was! Idziemy korzystać z tego pięknego dnia! Pa, pa! Jestem cały od piasku! Na ręce, dzieciaki! Emil, Tom, patrzcie, co znalazłem! Wyłowiłem to z morza. To są kraby w muszlach. To niezłe masz kraby. Ty je, Emil, wyłowiłeś? A jak się niby nazywają? Jaki Emil, jaki Emil? Emil by nawet takiego nie dotknął. A więc tak, to jest Różyczka, Mimi, Fifi, Krabson, Fikuś i Mikuś. Moi nowi przyjaciele, których zaraz muszę wypuścić do wody. Ale jeszcze sobie z nimi porobią zdjęcia. Także zobaczcie sobie ich jeszcze raz. Witajcie, kochani! Nadszedł czas naszego powrotu do domu. Tydzień już upłynął. Ach, jak ten czas szybko leci. Masz rację, Emil. Czy ty wszystko spakowałeś, czy znowu o czymś zapomniałeś? Tak. Spakowałem wszystko. Chyba. Mam taką nadzieję. Dobra, a czy pamiętałeś o pamiątkach? Czy są gdzieś rzucone w kącie? Spakowałem je. Są w mojej walizce. A czy wziąłeś też czapkę i koszulkę z mapą? I wszystkie muszle, które udało się zebrać nad morzem? Tak, tak. Wszystko zabrałem. Nie zagniesz mnie. A ty, Tom, wszystko masz? Zajdź po wagę bagażową, żebyśmy mogli zważyć twoje walizki, czy nie przekroczyliśmy limitu. Tak, tak, mam wszystko. Zaraz zajdę po wagę i będziemy ważyć wszystko. Okidoki, stary druhu. Aha, bo bym zapomniał. Zobaczcie, co znalazłem na plaży, co wyrzuciło morze. Wodorost o bardzo dziwnym kształcie i ciekawych kolorach. Zabiorę to do domu, postawię na okno i będę każdy wieczór na to spoglądał. Będą mi się przypominać wakacje. Ty tam, Lucek, uważaj, żeby z tego nie wyszły jakieś morskie potwory, bo cię jeszcze w nocy zjedzą. Ale by była zabawa. Chyba bym pękł ze śmiechu. Zresztą, twoje znalezisko jest dosyć nieciekawe. Ja mam coś bardziej interesującego. Ciekawe, czym mnie zaskoczysz, Emil. Pewnie jakąś muszelką, czy kamieniem z wody. Nie! Zaraz padniesz trupem, jak to zobaczysz. Przedstawiam ci mojego nowego przyjaciela, kraba. A, Emil, zabierz tego dziwolonga ode mnie. On ma szczypce, jeszcze mi krzywdę zrobi. Lucek, nie bądź tchórzem, przybliż się i podaj mu łapę, przywitaj się z nim. Co? Mam go złapać za te szczypce, jeszcze by mi łapę odgryzł. Wolę podziwiać swoje morskie rośliny. A propos, Emil, skąd tyś wziął tego kraba? Podczas nurkowania zaczepił mnie i zapytał o drogę, bo zabłądził biedak. Zaprosiłem go na kawę później i poprosiłem, żeby wyszedł mu na ląd. Kiedy piliśmy kawę i słonko nas ogrzewało, biedak wyschnął. Nie wiem, czy śpi, czy już tak na zawsze pozostanie. Ale nie wiem, czy mam go zostawić tu, w Turcji, czy mam go zabrać do siebie, do Polski. Ale w sumie zrobiłem mu już miejsce w walizce, no więc chyba go zabiorę. Ale z ciebie, stary drań, Emil. Nie spodziewałem się tego po tobie. No widzisz, zaskoczyłem cię. Nie śmiej się tak głośno nad uchem tego kraba, bo jeszcze się obudzi i cię chapnie. I go już nie weźmiesz do Polski. Cicho, Lucek, nie bądź złej myśli. Przygotuj się, bo krab wraca razem z nami i razem zamieszka w naszym domu.
Poczekaj, Emil, coś mi się przypomniało. Patrz, co mam. Znalazłem foremkę do babek piaskowych. Sam zrobiłem ją 40 tysięcy babek muszelek. Zabieram ją ze sobą. Ale Emil, mogę ci ją podarować. Wtedy krab będzie się czuł jak w domu, bo tam zamieszka. Zobacz, ile w niej jest miejsca. Nawet ja się tutaj mieszczę. I co, zatkało kakao? Wow, dobry z ciebie kumpel, Lucek. Widzisz, krabie? Masz nowy dom. A teraz wyłaź już z tej muszli, bo to jest teraz dom dla naszego nowego przyjaciela kraba. Hop! Chodź, krabie, spróbujesz tam zamieszkać. Tutaj będzie ci dobrze, damy ci nawet morską roślinę i będziesz się czuł jak w domu. Ej, gdzie jesteście? Robi się późno, musicie zamykać bagaże i wyjeżdżamy na lotnisko. Ej, a co zrobimy z krabem, jak on nie ma paszportu? Zawiniemy go w twoją piżamę, Emil, i damy do twojej walizki. Tam go chyba nikt nie znajdzie. W końcu to ty go znalazłeś i musisz tak zrobić. No dobra, chodź, krabiku, musimy cię umieścić w pewnym tajnym miejscu. Dobra, to my się żegnamy i widzimy się w następnym filmiku. Pa, pa! Pa, pa! Witajcie, najdrożsi! Bardzo nam przykro, ale wracamy już do domu. Nasze wakacje dobiegły końca, ale były bardzo udane. Zgadzam się z tym, co powiedział Emil. Lot upływa spokojnie i za pół godziny będziemy lądować. Tylko gorsza sprawa, bo w Polsce podobno dzisiaj pada. Tak, to prawda, zniżamy się i wlatujemy w gęste chmury. No cóż, musimy się teraz zaklimatyzować jakoś w tej zimnej strefie. Pewnie czekają już na nas zakręceni. Dla każdego z nich mamy po małym upominku. A dla Honoraty kupiłeś, Emil, prezent, czy zapomniałeś? Tak, kupiłem upominek dla mojego różowego cukiereczka. Pewnie będzie bardzo zadowolona. Ej, Emil, ale zdradź, co to jest. Różowa suknia ze srebrnymi piórami. Bardzo wyjściowa. Będzie się w niej prezentować jak prawdziwa księżniczka. Moja honoratennika. Już trochę za nią tęsknię. Dobra, Emil, nie rozczulaj się. Siadaj i zapinaj pasy, bo za chwilę lądujemy. Tymczasem dziękujemy, że byliście z nami na tych wakacjach, że obejrzeliście filmik do końca i dotrwaliście do teraz. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji i kliknijcie dzwoneczek, by YouTube Was powiadamiał o nowych filmikach na moim kanale. Komentujcie, kocham Was! Do zobaczenia, pa, pa!